Dzień dobry, Kornelia Koba, tygodnik TEMI. Zbigniew Filar, Tarnowska TV. Zapraszamy Państwa na debatę prezydencką zorganizowaną przez tygodnik TEMI i telewizję Tarnowska TV. A dzisiejszą debatę prosto ze studia Tarnowska TV poprowadzi dziennikarka tygodnika TEMI, Dorota Kuntz. Oddajemy głos prowadzącej, a Państwa zachęcamy do oglądania debaty. Witamy panów. Dzień dobry. I dziękuję na początek, że stawiliście się panowie w komplecie. Cała czwórka kandydatów na prezydenta Tarnowa. Witamy bardzo serdecznie. I na początek nie byłabym sobą, jakbym tego pytania nie zadała. Czy jesteście w dobrych nastrojach, w dobrej formie i zwarci gotowi do udziału w tej debacie? Tak jest, panie redaktor. Wszyscy w dobrej formie. Świetna tak forma. Jest. Dobrze pani prowadzi, bo akurat parytety to niezgodne, ale... Tu się zgadzam. Może, no, tak, kobiety łagodzą obyczaje, jak będzie ostro, to... Panowie, nie jesteście już zmęczeni, tak po ludzku, w końcówce tej dosyć intensywnej kampanii po Tarnowsku? Nie. Nie? Wprost przeciwnie, rozkręcamy się. No dobrze. Jesteśmy w nastrojach bardzo, no nie powiem bojowych, bo... No, ale bojowy. Ja mogę wyrazić, że zakładu zbrojeniowego, także bojowy nastrój. Ale muszę Państwu powiedzieć, że w tych krótkich rozmowach przed wejściem na żywo, przed debatą, panowie żartowali, dowcipkowali. Ja wnioskuję, że wszyscy jesteśmy w dobrej formie. Wobec tego zaczynamy. Proszę Państwa, na początek zasady tej debaty. Proszę pozwolić, że przedstawię. Przede wszystkim kandydaci na prezydenta Tarnowa siedzą w kolejności alfabetycznej. W związku z tym najbliżej mnie Jakub Kwaśny, KWW Koalicja Obywatelska. Tak jest. Dzień dobry Państwu. Henryk Łabędź, KW Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Państwu. Karol Pęczek, KKW Koalicja Tarnowska, Przyjazny Tarnów i Konfederacja. Witam Państwa, dzień dobry. Oraz Krzysztof Rodak, KWW Tak dla Tarnowa. Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu. Czas Panów wypowiedzi będzie ściśle reglamentowany. Odpowiednio 60 sekund na każdą z odpowiedzi i 30 sekund na zadanie sobie pytania. Mówię o rundzie trzeciej, gdzie panowie po jednym pytaniu będziecie kierować do siebie. Czas odlicza nasz specjalny sekundnik. O tym, że się skończył, będzie informował specjalny gong. Bardzo prosimy o zaprezentowanie. Właśnie tak to będzie brzmiało. Prosimy też tego czasu nie przekraczać. Debata składa się z trzech części. Kandydaci na prezydenta Tarnowa odpowiadają na początek na 5 zadanych przeze mnie pytań. Każdorazowo, przed każdą z części debaty, panowie losujecie kolejność. Tu z kolei o pomoc będziemy prosić panią Madzię, która będzie podchodziła do panów i taką kolejność odpowiedzi i zadawania sobie również pytań będziemy losować. Te trzy części to 5 pytań, jak mówię, do panów. Następnie krótki test wiedzy o Tarnowie. My to nazywamy takim sympatycznym quizem. Wiedzy o Tarnowie i w trzeciej części panowie sobie nawzajem zadajecie po jednym pytaniu. Prosimy zatem o przystąpienie do losowania. Jako pierwszy losuje Jakub Kwaśny. Losujemy w kolejności, przypomnę, alfabetycznej. Prosimy o odczytanie nie patrzę. Tego numerka. Numerek 4. Numer 3. Numer 1. I zwracamy, tak? Dla porządku, proszę Państwa. Jako pierwszy, w pierwszej turze debaty odpowiadał będzie pan Karol Pęczek. Czy to się zgadza? Tak, tak. Jako drugi pan Krzysztof Rodak. Jest. Jako trzeci Henryk Łabędź. Jako jest. Czwarty Jakub Kwaśny. Przystępujemy do pierwszej części debaty i pierwsze pytanie. Internauci zapytani niedawno o to, czego najbardziej potrzeba Tarnowowi, wymienili 10 największych bolączek miasta. Pierwsza trójka tych palących potrzeb Tarnowa według mieszkańców to dobrze płatna praca, czyli brak poważnych inwestorów, następnie ciekawych imprez masowych i zieleni w centrum. Pytanie do panów brzmi, za pomocą jakich konkretnych działań można to zmienić? Jako pierwszy odpowiada pan Karol Pęczek. Czas, start.
Przede wszystkim myślę, że w swoim programie bardzo dużo mówię właśnie o przedsiębiorczości, o tym, żeby Tarnów stał się miastem przedsiębiorczym i dlatego proponujemy jako Koalicja Tarnowska Przyjazny Tarnów i Konfederacja stworzenie takiej tarnowskiej strefy ekonomicznej, która miałaby zastąpić dotychczasowe rozwiązania, wprowadzić rzeczywiste rozwiązania na rzecz małych i średnich przedsiębiorców, ale także przyciągających przedsiębiorców, chociażby z branży wysokich technologii. Uważamy, że to, z czym mierzy się Tarnów, a więc wyludnianie się miasta, a więc brak atrakcyjnych miejsc pracy, należy rozwiązać przede wszystkim przez właśnie przyciąganie przedsiębiorców, ale także współpracę uczelni z przedsiębiorcami. Proponujemy także Tarnowską Strefę Aktywności Artystycznej, która jest odpowiedzią na kryzys przede wszystkim w dziedzinie kultury. Uważamy, że ta oferta kulturalna miasta powinna być poszerzona i dlatego chcemy stworzyć taki obszar, przestrzeń współpracy młodych artystów z bardziej doświadczonymi. No i na koniec Zieleń Miejska. Czas się skończył, prosimy czasu nie przekraczać. Ważna, którą się zajmujemy. Jako drugi odpowiada pan Krzysztof Rodak. To samo pytanie. Uważam, że najistotniejszym problemem miasta w tej chwili to jest ten wymieniony w punkcie pierwszym. I dlatego nasz program wyborczy, on praktycznie jest w całej swojej mocy nakierowany na to, aby pobudzać przedsiębiorczość, ale nie każdą. Tą przedsiębiorczość, która może wygenerować atrakcyjne miejsca pracy, które może wygenerować dobre ścieżki rozwoju kariery zawodowej, szczególnie dla młodych Tarnowian. I dlatego zwracamy uwagę, żeby to był sektor IT, sektor robotyki, automatyzacji, sektor nowoczesnych technologii w medycynie oraz sektor efektywności energetycznej, który to jest nowy sektor, który się budzi, który ma duży potencjał rozwojowy. Wynika to również z przyjętej strategii dla przemysłu Unii Europejskiej. I dlatego to chcemy robić. Nie chodzi nam o ściąganiu inwestorów dowolnych, ale inwestorów sprofilowanych na nowoczesne technologie. Bardzo dziękujemy. Jako trzeci odpowiada Henryk Łabędź. To samo pytanie. Program 4P, z tym pierwszym jest moim P, praca, no, to jest podstawa wszystkiego, więc absolutnie dobrze płatna praca zatrzyma odpływ wyludniania mieszkańców. Wielkie koncerty to po prostu, no, pewno, że ja bym wolał iść w bardziej aktywną radę osiedli. Popotańcówki na rynku to takie mało ambitne, które proponuje pan prezydent Ciepiela, więc po prostu koncerty w gminach Tarnów, w gminach ościennych da się. Dlaczego Tarnowi nie możemy zaprosić jakichś gwiazd w tym kierunku? Ambitnie nie, że postaw się, a zastaw się, ale po prostu coś bardziej ambitnego. Natomiast jeżeli chodzi o zieleń, absolutnie tak. Nie parklety, tylko po prostu budowanie, nie betonowanie rynku, tylko po prostu drzewa, sadzenie drzew, zieleni, parki miejskie, park strzelecki. Nie rozumiem, dlaczego miał być pod cele budowlane park na Piaskówce. Także absolutnie jestem, jeżeli zostanę prezydentem, wstrzymam tego typu pomysły. Bo niektórzy tylko mówią o ekologii, ale niespecjalnie tym się czas zajmują. Się skończył. Bardzo dziękujemy. Jako czwarty odpowiada Jakub Paśny. To samo. W tych trzech punktach inwestycje i nowe miejsca pracy to dla nas priorytet, dlatego w programie wyborczym, który został opracowany przy udziale mieszkańców, ale także aktywistów i kandydatów do Rady Miejskiej, proponujemy i będziemy walczyć o trzeci zjazd i uruchomienie nowych terenów inwestycyjnych w mieście. Te przy autostradzie A4 już nie tak dawno, kilka miesięcy temu zmieniony został plan zagospodarowania przestrzennego w tamtym terenie. Co do koncertów, z rozrzewnieniem wszyscy wspominają koncert Skorpionsów. Od tamtego czasu w zasadzie nie było wielkiej gwiazdy w Tarnowie i przynajmniej raz na kadencję powinniśmy do takiej tradycji wrócić, a sukcesywnie co roku deklaruję, że będzie Sylwester i wsparcie miasta dla studenckich juwenaliów. Jeżeli chodzi o zieleń, tutaj obroniliśmy Park Centralny. Nie trzeba już tutaj blokować nic, bo Park Centralny na Piaskówce jest obroniony i będziemy tereny zielone również czas się skończył. Przyjaznymi. Bardzo dziękujemy za odpowiedź. Pytanie drugie. Było o bolączkach i problemach Tarnowa, teraz o jego mocnych stronach. Czy panów zdaniem Tarnów posiada obszary, które dobrze funkcjonują i miasto jest z nimi pozytywnie kojarzone? Jeżeli tak, to jakie? Również prosimy o podanie bardzo konkretnych obszarów. Jako pierwszy opowiada pan Karol Pęczek.
Tarnów to jest miasto przede wszystkim o olbrzymim potencjale. Miasto, które na pewno ma wielu młodych ludzi, którzy kształcą się na uczelniach, ma chociażby Akademię Tarnowską, a więc uczelnię o olbrzymim potencjale, który to potencjał chciałbym rozwijać. Rozwijać przede wszystkim przez mądrą współpracę z przedsiębiorcami. Tarnów ma oczywiście olbrzymią również bazę, jeśli chodzi o kulturę, jeśli chodzi o artystów, natomiast trzeba ten potencjał uwolnić, uruchomić i to są przede wszystkim główne założenia naszego programu Koalicji Tarnowskiej, Przyjazny Tarnów i Konfederacja. Oczywiście sport, oczywiście Unia Tarnów, natomiast tutaj też jest potrzebna aktywna polityka miasta w dziedzinie przyciągania sponsorów do sportu profesjonalnego i tym jako prezydent chciałbym się zajmować. Bardzo dziękujemy za odpowiedź. Jako drugi odpowiada pan Krzysztof Rodak. Mamy olbrzymi potencjał, ale wygenerowany przez naszych przodków. To jest nasza przepiękna starówka. I tutaj mamy ogromny potencjał, ale mamy też wiele potencjał tak zwany niewykorzystany. I tu bym się na nim skupił. Współpraca z sąsiednimi gminami praktycznie nie istnieje. Zdezintegrowany transport publiczny, nie wykorzystujemy tego potencjału demograficznego, który jest obok nas. Nie wykorzystujemy również szans rozwojowych na Tarnów, dlatego że prowadzimy dość ekstensywną politykę gospodarczą i dlatego uważam, że to są szanse, które tkwią w Tarnowie. One są, tylko one są nieuwolnione. I dlatego potrzebna jest zmiana strategii, zmiana priorytetów, dialog, współpraca z ościennymi gminami, z samorządowcami, aby z powrotem Tarnów wjechał na tory rozwoju. Bardzo dziękujemy za odpowiedź. Jako trzeci odpowiada pan Henryk Łabędź. Niestety będą te odpowiedzi się powtarzały. Przepraszam za to słuchające. Zaniedbana infrastruktura jest potencjałem Tarnowa, między innymi dworzec zachodni, który chcemy wykorzystać ze środków PKP i przeznaczyć dla przedsiębiorców, żeby to było taki inkubator przedsiębiorczości. Jeżeli chodzi o inne, to oczywiście hala, która jest niewykorzystana, 30 milionów lub idzie tam pół miliona złotych po prostu na utrzymanie, natomiast w ogóle jest niewykorzystana, to jakiś monolit takiego budowania bez sensu, budowa stadionu koło tego nowoczesnego, nie wiem po co tam na ten piasek był, myślę, że to może było spokojnie na stadion przeznaczyć. Myślę, że największym problemem niestety jest gospodarz tego miasta, który niespecjalnie umiał podejmować słuszne decyzje. Zmienię to. Pieniądze będą oglądane, będą inwestowane w ciekawe propozycje, bo na rympał, że tak powiem, są budowane. Czas się skończył. Bardzo dziękujemy za odpowiedź. Jako czwarty na to samo pytanie odpowiada Jakub Kwaśny. Dzisiaj rozpoczęliśmy akcję Dumni z Tarnowa. I ja jestem bardzo dumny z tego, że jestem tarnowianinem, że tu się urodziłem, tu mieszkam, tu chcę żyć i tu chcę się zestarzyć. A dumny jestem z kilku rzeczy, ich jest oczywiście więcej, ale dumny jestem z tego, że to w Tarnowie rodzą się naprawdę świetne talenty, jeżeli chodzi o kulturę. Nie tylko dlatego, że jestem dumny z mojego brata Marcina, aktora, ale mamy szereg innych przykładów. Jestem dumny z naszych instytucji kultury, że mimo skromnych środków dostarczają naprawdę świetną ofertę kulturalną w mieście. Jestem dumny również z mieszkańców Tarnowa, bo mamy bardzo, ale to bardzo aktywnych obywateli, mądrych ludzi, organizacje pozarządowe, które robią coś świetnego, jak chociażby Tarnowska Liga Debatancka. Ale z obszarów miasta wymieniłbym chociażby politykę społeczną. To, co dzisiaj w zasadzie, czym się nie musimy martwić. Czas się skończył, bardzo dziękujemy za odpowiedź. To samo, ta sama kolejność i kolejne pytanie, pytanie czwarte. Trzecie. Zadłużenie Tarnowa wynosi ponad 500 000 000 zł. Czy można je zmniejszyć? Jeżeli uważacie panowie, że można, to prosimy o podanie konkretnych działań. Jak powiedziałam, kolejność odpowiedzi jest ta sama, wynikająca z pierwszego losowania. I jako pierwszy odpowiada pan Karol Pęczek.
Tak, oczywiście uważamy, że można zmniejszyć zadłużenie Tarnowa, natomiast trzeba do tego podjąć mądre działania. Trzeba przede wszystkim unikać inwestycji, które nie są przemyślane, inwestycji, które na siebie nie zarabiają, inwestycji, do których miasto musi dopłacać. Dlatego przede wszystkim jesteśmy za tym, żeby miasto skupiało się na stopniowym zmniejszaniu zadłużenia. Chcemy chociażby odchudzić biurokrację, chcemy, żeby przeprowadzić rzetelny audyt, jeżeli chodzi o Urząd Miasta i sprawdzić, czy rzeczywiście na przykład na wszystkich kierowniczych stanowiskach są osoby kompetentne, czy nie ma tam na przykład osób z nadania politycznego. Chcemy, żeby rzeczywiście to zmniejszenie zadłużenia nie odbywało się kosztem mieszkańców, ale kosztem tych wydatków miejskich, jak na przykład promowanie obecnego prezydenta miasta ze środków miejskich poprzez media należące do miasta. Bardzo dziękujemy. Żeby właśnie z tego zrezygnować. Jako drugi odpowiada pan Krzysztof Rodak. Problem zadłużenia to nie jedyny problem. Tylko w bieżącym roku zaplanowaliśmy 71 milionów złotych kolejnych pożyczek i kredytów. Na spłatę de facto zobowiązania zadłużenie rośnie. Dlatego sytuacja jest bardzo poważna miasta i dlatego naczelnym zadaniem, które przyjęliśmy w programie, to stabilizacja finansów miasta. Wydaje mi się, że pierwszym zadaniem to jest przecięcie spirali zadłużenia. Nie sądzę, że będzie łatwo obniżyć to zadłużenie, dlatego że potrzeby są też z drugiej strony ogromne, zgłaszane przez wiele środowisk i dlatego operacje, że tak powiem, odchudzenia tego budżetu wydatków należy robić w konsultacjach społecznych, należy robić w dialogu, dlatego my przywiązujemy również bardzo dużą wagę do tego dialogu, do tej wspólnoty samorządowej, abyśmy tą operację wykonali możliwie z najmniejszymi skutkami społecznymi. Bardzo dziękujemy za odpowiedź. Jako trzeci odpowiada pan Henryk Łabędź. Pytanie to samo. Uzupełniając do poprzedniego, oczywiście, że jestem dumny z kultury, bo sam jestem człowiekiem chyba odczytanym i wykształconym Duka i oczywiście ze swoimi książkami Lud, Katedra, także jesteśmy z tego dumni. To, co powiedział pan Kubak właśnie, przy tak skromnych środkach pełen podziwu jestem dla aktywności i inwencji. Natomiast oczywiście, że powtórzę to, co jest najważniejszym problemem, to jest zadłużenie. Nie wiem, dlaczego doszło do takiego zadłużenia, trzeba się temu przyjrzeć, trzeba przeprowadzić audyt, trzeba negocjować umowę oddłużeniową, miasta nie stać na 100 milionów złotych, żeby płacić, bo wtedy po prostu miasto umiera. Nie ma żadnych ambicji, więc po prostu trzeba doprowadzić do maksymalnej kwoty spłaty w roku. 50 milionów maksymalnie. To po rozmowie z Izbą Przemysłową Handlową i z innymi ekspertami uważam, że to jest proces, który po prostu trzeba wykonać. Natomiast trzeba bardzo szybko napędzić gospodarkę tutaj, dlatego między innymi priorytety, gdy zostanę prezydentem, mój zastępca będzie się zajmował innymi rzeczami. Ja się skupię po prostu na odbudowie Tarnowa, jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, bo to jest najważniejsza rzecz i od tego rozpocząłem rozwój zakładów. Czas się skończył, bardzo dziękujemy. Jako czwarty na to samo pytanie odpowiada Jakub Kwaśny. Cieszę się, że moi kontrkandydaci zaczęli mówić ludzkim głosem i mi opowiadać, że faktycznie zmniejszą zadłużenie, bo to nie jest takie proste. Zmniejszenie zadłużenia oznaczać będzie cięcia wydatków tak potrzebnych, jak chociażby remonty dróg, które wiemy, że są bardzo, ale to bardzo istotne. Natomiast konkrety, restrukturyzacja zadłużenia, tak aby obniżyć koszty obsługi tego zadłużenia, bo to, co dzisiaj jest naszym problemem, to w dużej mierze obsługa tego zadłużenia, czytaj odsetki. Druga, ja jestem bardziej zwolennikiem nie cięć wydatków, chociaż te oczywiście muszą być oglądane, każda złotówka z dwóch stron, ale zwiększania przychodów. I tutaj ogromnie liczę na zmiany w zasadach finansowania samorządu terytorialnego, bo jeżeli te powrócą przynajmniej do tych sprzed rządów Prawa i Sprawiedliwości, to, drodzy Państwo, będzie nas stać nie tylko na inwestycje, co również na sukcesywne pomniejszanie tego zadłużenia. Bardzo dziękujemy za odpowiedź. Za nami trzy pytania. Pora na pytanie czwarte. Proszę dokończyć zdanie. Chcę być prezydentem Tarnowa, bo jako pierwszy odpowiada pan Karol Fęczek.
Chcę być prezydentem Tarnowa, bo wierzę, że Tarnów może być miastem wolnościowym, miastem przedsiębiorczości, miastem, które będzie najszybciej rozwijającym się w regionie. Wierzę, że w Tarnowie jesteśmy w stanie powtórzyć cud gospodarczy, który chociażby Kamień Pomorski zawdzięczał w latach 90. Stefanowi Oleszczukowi. I uważam, że razem z mieszkańcami Tarnowa, razem z kandydatami Koalicji Tarnowskiej, Przyjazny Tarnów i Konfederacja, jesteśmy w stanie obudzić ten potencjał miasta, jesteśmy w stanie sprawić, że do miasta przyciągniemy przedsiębiorców, sprawić, że będą chcieli tutaj mieszkać ludzie, zakładać swoje biznesy, zakładać rodziny, że będą tutaj rzeczywiście przyciągane inwestycje. Uważam, że jako prezydent Tarnowa jestem w stanie to sprawić, jestem w stanie to oczywiście sprawić razem z ekspertami, razem z doradcami, z przyszłymi, myślę, radnymi naszego komitetu, z radnymi osiedlowymi, czas którzy się skończył. Chcą bardzo na, dziękujemy na za odpowiedź. Jako drugi odpowiada pan Krzysztof Rodak. Ja chciałem na początku odnieść się do uwagi pana Jakuba Kwaśnego, który jest tak naprawdę współautorem tego zadłużenia w mieście, który robi sobie jakieś uwagi na temat ludzkiego głosu, bo przecież to po was musimy posprzątać te długi i przenieść ten cały wysiłek. A kandyduję właśnie dlatego, że kocham Tarnów, że chcę, żeby finanse tego miasta były poukładane, żeby zarządzanie tym miastem było rozumne, żeby te decyzje już złe nigdy się nie powtórzyły, które wpłynęły również na to zadłużenie. Dlatego poziom optymizmu i uwagi do kont kandydatów, którzy poważnie podchodzą do sytuacji miasta, jest co najmniej niestosowny. Natomiast kandyduję również dlatego, bo wierzę w to, że jesteśmy w stanie miasto wyprowadzić z tej sytuacji i, jak powiedziałem, nakierować na rozwój. Bardzo dziękujemy za odpowiedź. Jako trzeci w kolejności odpowiada pan Henryk Łabędź. Oczywiście polemika do pana Jakuba Kwaśnego, że ten optymizm będzie stłuczony prawdopodobnie działaniami obecnej koalicji rządzącej z tego powodu, że uwolnienie cen energii od 1 lipca nie poprawi, tylko pogorszy sytuację wielu przedsiębiorstw, więc dlaczego mamy mówić o przemyśle? Natomiast jeżeli chodzi o rzeczy, tak, jestem człowiekiem ambitnym. Jeżeli mieszkańcy Tarnowa chcą mieć sukces, to powinni na mnie zagłosować, bo czegokolwiek, przepraszam, nie jestem Midasem, ale czegokolwiek odpowiem, to pozostają zawsze przyszłość przed za sobą taką, że mój następca mógł kontynuować dzieło, które prowadzi do sukcesu. Tak jak mój następca w zakładach maniczych, nie robiąc kilka lat nic, będzie po prostu czerpał z tego, co żeśmy zrobili. Więc po prostu takie plany mam, to bym chciał zrobić. Znam się na sporcie, jestem człowiekiem dialogu, potrafię zarządzać dużym przedsiębiorcem, przeciwieństwie być może do pana Kuby Kwaśnego właśnie. I też kiedyś mnie zaskoczyło, przepraszam, że to mówię w taki sposób, ale audyt zatwierdzonego budżetu. No poważny ekonomista taki rzeczy, to trudno, czas żeby się skończył. Po prostu... Bardzo dziękujemy za odpowiedź. I jako czwarty na to samo pytanie odpowiada Jakub Kwaśny. Szanowni Państwo, kandyduję na prezydenta Tarnowa, bo kocham to miasto, bo kocham Tarnów. Tu się urodziłem, tu mieszkam, tu żyję i mam w sobie siłę, determinację i chęć do zmiany naszego miasta na lepsze. Mam odpowiednie ku temu wykształcenie. Mam, czy otaczają mnie ludzie aktywni, pozytywni, ludzie z pomysłem, którzy chcą i angażują się w sprawy tego miasta. Co więcej, zweryfikowałem swoje kompetencje menedżerskie rynkowo. Mam nadzieję wykorzystać nie tylko wiedzę, zaplecze eksperckie, uniwersyteckie, co również praktyczne ze świata również biznesu, bo z tym przez ostatnie kilka lat miałem bardzo częste kontakty, do tego, żeby to właśnie w Tarnowie młodzi ludzie widzieli, młodzi w moim wieku i nie tylko, widzieli miejsce docelowe, miejsce swojego życia, atrakcyjne. Czas się skończył. Bardzo dziękujemy za odpowiedź. Pytanie ostatnie w pierwszej rundzie, w pierwszej części naszej debaty brzmi, a dotyczy zaplecza osobowego panów jako prezydentów, raczej prezydenta Tarnowa i konkretnie, ilu wiceprezydentów będzie pełniło funkcję waszych zastępców, kto nimi będzie i za jakie obszary będą odpowiadać? Jako pierwszy odpowiada pan Karol Pęczek. No, przede wszystkim chciałbym, żeby Urząd Miasta, żeby osoby pobierające wynagrodzenia z
podatków pobieranych od mieszkańców Tarnowa, żeby to rzeczywiście były osoby, które są tam konieczne, które są tam potrzebne. Chciałbym ten Urząd Miasta odchudzić. Nie podjąłem jeszcze takich konkretnych personalnych decyzji, więc też nie chciałbym nikogo wskazywać palcem, ale na pewno są na naszych listach osoby kompetentne, które byłyby w stanie pełnić funkcję wiceprezydenta miasta Tarnowa. Są tutaj chociażby dzisiaj ze mną pan Grzegorz Polek, jest pan Tadeusz Mazur. Uważam, że to są znakomici fachowcy, znakomici tarnowianie, którzy byliby w stanie pełnić funkcję wiceprezydenta. Jeżeli to będzie możliwe, chciałbym tę liczbę wiceprezydentów zmniejszyć. Uważam, że powinniśmy przede wszystkim dążyć do tego, żeby właśnie odchudzić Urząd Miasta. Powinniśmy raczej skupiać się na takich działaniach kierunkowych. Bardzo dziękujemy za odpowiedź, bo czas się skończył. Jako drugi odpowiada pan Krzysztof Rodak. W naszym programie pokazujemy jasno zobowiązania prezydenta. Zobowiązanie do dialogu i współpracy ze wszystkimi ugrupowaniami, którzy dostaną się do Rady. To ma swoje konsekwencje, dlatego że tworzenie tutaj koalicji będzie związane również z obsadą kluczowych stanowisk w mieście. Dlatego ja nie mam żadnych typów, dlatego że zaproponuję współpracę wszystkim ugrupowaniom, aby zbudować dużą koalicję trwałą dla miasta i aby działać skutecznie. Uważam, że polityka kadrowa jest narzędziem do celu, a nie celem samym w sobie i dlatego ja nie mam żadnych zobowiązań kadrowych, które wnoszę jako kandydat na prezydenta i w przeciwieństwie do choćby nawet kandydatów partyjnych, bo trudno byłoby uwierzyć, że takich zobowiązań kadrowych nie mają. Także tyle. Bardzo dziękujemy za odpowiedź. Jako trzeci na to samo pytanie odpowiada pan Henryk Łabędź. Dwóch zastępców, miasto jest zaduszone, więc po prostu to wynika z ustawy. Na pewno zostanie jeden z moich zastępców zostanie odpowiedzialny za nadzór nad spółkami komunalnymi, doprowadzenie do rozwiązań i doprowadzenie do takich podmiotów, jak na przykład są wodociągi. Żeby tu była aglomeracja Tarnów i w tym kierunku należy iść, to po pierwsze. Po drugie, powołam kilku pełnomocników, nie dlatego, żeby rozbudować tą administrację, bo być może niektórzy będą musieli odejść. Pełnomocników do spraw kultury, do spraw radości osiedlowych, otwarte drzwi, to jest moja prezydentura. Natomiast jeżeli mówimy o kandydacie, ja jestem oczywiście ze Zjednoczonej Prawicy, natomiast to, co robię i jeżeli audyt, który ktoś będzie chciał po mnie zrobić, wskaże, że nigdy nie było prowadzonej takiej polityki, jak pana prezydenta Ciepieli, na zasadzie, przepraszam, ludzi, którzy gdzieś tam stracili stanowiska i zostali za gospodarzami tutaj miasta. No, trudno oczekiwać, że ludzie, którzy niespecjalnie wykazali się w jakichś miejscach, że będą ambitni. U mnie było to w ten sposób robione, że pełnomocnik do spraw personalnych wybierał, a ja podpisywałem. Bardzo dziękujemy, czas się skończył. I jako czwarty odpowiada pan Jakub Kwaśny. Jeżeli chodzi o politykę personalną, to proszę wybaczyć, ale też nie będę zdradzał nazwisk, choć w roli wiceprezydenta widziałbym na przykład pana Piotra Górnikiewicza, ale pełni funkcję posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z tym jest to raczej wykluczone, ale jest osobą ambitną i myślę, że jestem przekonany, że to będą osoby przede wszystkim pracowite i nie będzie to element żadnej politycznej koalicji, to mogę powiedzieć. Prezydent musi mieć po prostu zastępców, którzy będą pracowali przynajmniej tak dużo jak prezydent, a ja mam się za pracocholika, w związku z tym to tempo nie każdy pewnie wytrzyma. Zastępcy będą odpowiedzialni za kwestie kultury i sportu, bo to są nasze dwa mocne priorytety. Drugi musi być odpowiedzialny za infrastrukturę i inwestycje, bo to wymaga dużej liczby czasu, ilości czasu poświęconego chociażby na wszelkiego rodzaju sprawy. Czas się skończył, bardzo dziękujemy panowie. Proponujemy łyk wody przed drugą rundą naszej debaty. Głęboki oddech także dla relaksu. Sprawy formalne mają się następująco. Proszę nie usuwać tych karteczek z losowania kolejności, bo nam się jeszcze przydadzą. Poprosimy teraz panią Madzie o pomoc techniczną. Dobrze. Do naszej szklanej kuli. Nie, jeszcze nie. Proszę zatrzymać i trzymać na razie przy sobie. Pani Madziu, bardzo prosimy o wrzucenie tych karteczek do naszej szklanej kuli, bo część druga debaty, tak, to szybki test wiedzy o mieście. Nazywamy to bardzo sympatycznym quizem dla naszych kandydatów. Każdy z panów losuje po jednym pytaniu.
proszę wyciągnąć i jeszcze nie czytać. Za moment to zrobimy. Proszę jeszcze nie otwierać tych karteczek. I teraz do naszej szklanej kuli wrzucamy poprzednio użyte cyferki. Bardzo prosimy. Będzie jeszcze jedno losowanie w związku z tym, że musimy wiedzieć, kto pierwszy, kto drugi, kto trzeci, a kto ostatni. Proszę zamieszać tak bardzo, bardzo mocno zamieszać. Losujemy bardzo mocno, raz. Tak. I losujemy. Trzy. Proszę o odczytanie kolejności. Dwa. Jeden, ja mam jeden. Kto jest drugi? Ja. Jako pierwszy odpowiada pan Henryk Łabędź. Prosimy o odczytanie tego pytania. Przy cmentarzu starym w Tarnowie postanowiono monumentalny pomnik. Jest to pomnik pierwszego transportu do Auschwitz, pierwszy pomnik męczeństwa, pomnik walki i zwycięstwa. Która odpowiedź pana zdaniem jest prawidłowa? Jest to pomnik przy starym cmentarzu z 1966 roku, z tego co pamiętam, bardzo stary. Moim zdaniem jest to pomnik męczeństwa, który przedstawia właśnie trzy postacie klęczące z wyrwanymi sercami oraz dwa grunwaldzkie miecze. Blisko, ale odpowiedź jest błędna, bo ten pomnik nazywa się Walki i Zwycięstwa. I Zwycięstwa, no to pomyłka. Przepraszam, to nie jest pomnik ofiar wojny i nazizmu? Obecnie nazywa się pomnikiem Walki i Zwycięstwa. Walki i Zwycięstwa. Tak sobie wskazuje encyklopedia. Okay. Pytanie drugie jako drugi. Swoje pytanie odczytuje pan Karol Pęczek. Z czyjej inicjatywy powstał ogród, a obecnie Park Strzelecki wraz z budynkiem Strzelnicy? No, szczerze, tu są trzy odpowiedzi, tak, proszę je zaprezentować. Józefa Penderackiego, B. Tadeusza Tertila, C. Witolda Rogojskiego. No cóż, w Parku Strzeleckim mieliśmy konferencję. Znajduje się tam mauzoleum Bema. Pan Henryk Łabędź podpowiada mi, że Józefa Penderackiego, więc przychylę się do tej podpowiedzi pana Henryka. Tak, ta odpowiedź na jest... Milionera. Ta odpowiedź jest prawidłowa, rzeczywiście. Jako trzeci bardzo proszę o odczytanie pytania pan Jakub Kwaśny i odpowiedź na nie. Ja dostałem, wylosowałem łatwe. 28 sierpnia 1939 roku dywersant niemiecki Antoni Guzy dokonał w Tarnowie zamachu bombowego. Jego celem był A. budynek poczty, B. dworzec kolejowy, C. obiekty wojskowe, koszary przy ulicy Mościckiego. Która odpowiedź jest prawidłowa? No, dworzec kolejowy. Zgadza się. To akurat chyba każdy... 28 sierpnia, ja się nie myślę. Jako czwarty swoje pytanie odczytuje pan Krzysztof Rodak i odpowiada na to pytanie. Przed laty na tarnowskim rynku funkcjonowało sztuczne lodowisko. Było to w latach 2005-2006, 1998-2000, 2010-2012. Która odpowiedź jest prawidłowa? Wydaje mi się, że 2005-2006. Zgadza się. Bardzo dziękujemy. Te karteczki możecie panowie wziąć sobie na pamiątkę. Do urny, do naszej szklanej kuli wrzucamy karteczki z kolejnością, z naszymi cyferkami. Bardzo o to proszę, bo przed nami trzecia część debaty, czyli kandydaci sobie nawzajem zadają pytania po jednym pytaniu. Bardzo prosimy panią Madzię o pomoc techniczną. Proszę bardzo mocno zamieszać tymi kuponami. Bardzo mocno. I losujemy oczywiście w kolejności alfabetycznej. Proszę o odczytanie numerków, jeżeli będą wylosowane. Jeden. Cztery. Trzy. Dwa. Czyli jako pierwszy swojemu kontrkandydatowi pytanie zadaje Jakub Kwaśny. Do kogo to będzie skierowane pytanie? To będzie pytanie do pana Karola Pęczka. Panie Karolu, trzy rzeczy, które pana zdaniem należałoby w Tarnowie
zrobić, sfinansować, jakie trzy inwestycje finansowane, o jakie trzy inwestycje finansowane z Krajowego Planu Odbudowy pan jako ewentualny prezydent by się postarał? Ja tylko przypomnę, że czas zadawania pytań jest reglamentowany. Na zadanie pytania 30 sekund, na odpowiedź 60 sekund. Panie Karolu, bardzo prosimy. Myślę, że takie trzy rzeczy, które są ważne, to są przede wszystkim kwestie infrastrukturalne. Przede wszystkim po pierwsze, moim zdaniem, wschodnia obwodnica, która jest takim jednym z palących problemów Tarnowa. Uważam, że tutaj środki na te inwestycje są niezbędne. Po drugie, myślę, że nowe miejsca parkingowe. Chciałbym, żeby w Tarnowie powstały nowe parkingi, również parkingi wielopoziomowe, podziemne i to jest kolejna inwestycja ważna z mojego punktu widzenia. Trzecia kwestia to jest dworzec autobusowy, o który też upominają się mieszkańcy Tarnowa. Chcielibyśmy jako nasz Komitet Koalicja Tarnowska, żeby znalazł się on w zasobach miasta i również chcielibyśmy, żeby na to znalazły się środki, być może właśnie środki zewnętrzne. Bardzo dziękujemy za udzielenie odpowiedzi. Jako drugie pytanie kontrkandydatowi zadaje pan Krzysztof Rodak. Do kogo to będzie pytanie? Do pana Henryka Łabędzia. Chciałem zadać pytanie. Jest pan długoletnim członkiem partii i aktywnym działaczem Prawa i Sprawiedliwości. Jak pan sobie wyobraża współpracę w Radzie Miasta, szczególnie, że niebawem czekają nas kolejne wybory do Europarlamentu, wybory na prezydenta RP. Jak pan sobie wyobraża w ogóle współpracę, że będziemy otoczeni kampanią wyborczą de facto? Jeszcze raz podkreślę, sam jestem dobrym chyba przykładem dialogu. Jeszcze raz podkreślę, ja mam lepsze zdanie o politykach niż powszechna opinia. Jestem głęboko przekonany, że nikt o zdrowych zmysłach, jeżeli jest na przykład z SLD, czy z Polski 2050, w koalicji obywatelskiej, cokolwiek innego, jest mieszkańcem Tarnowa, ja będę dzięki woli mieszkańców wybrany na prezydenta miasta Tarnowa i przyjdę z dobrym projektem, powiem nie, ty jesteś z innej opcji, nie będę podziałem na swoją szkodę. No to trzeba być chyba nienormalnym, przepraszam, w taki sposób postulując. Przecież się cieszę, jeżeli ktoś ma sukcesy, czy sportowe, czy siatkarskie, czy piłki ręczne. Jestem lokalnym patriotą, więc po prostu myślę, że z drugą stroną idzie to samo. Przy wyborach jest kampania, jest rywalizacja, spieramy się, ale przecież na miły Bóg kończą się wybory i trzeba z ludźmi wyjść, iść na kawę, wypić herbatę, porozmawiać, spotkać się, usiąść sobie dło i pracować po prostu. Także nie rozumiem tego pytania i dlatego panie Krzysztofie mogę panu powiedzieć, z wielką przyjemnością będę z panem współpracował. Bardzo dziękujemy za udzielenie odpowiedzi. Jako trzeci pytanie kontrkandydatowi zadaje Karol Pęczek. Do kogo to będzie pytanie skierowane? To będzie pytanie do pana Krzysztofa Rodaka. W swoich wypowiedziach moim zdaniem słusznie porusza pan kwestię zadłużenia miasta, natomiast chciałbym zapytać, bo też trochę pan nie doprecyzował w jednej z poprzednich odpowiedzi, w jaki sposób i przede wszystkim gdzie chciałby pan szukać oszczędności w celu właśnie zmniejszania zadłużenia miasta i czy wyklucza pan możliwość szukania tych oszczędności, czy możliwość właśnie niwelowania tego zadłużenia poprzez podwyżki podatków, opłat, podwyżki cen biletów, czy opłat skończył na zadanie pytania. Czy pan taką bardzo możliwość dziękujemy. Wyklucza, czy bierze pod uwagę? W pierwszej kolejności będę szukał takich rozwiązań, które nie obciążają mieszkańców miasta ani pracowników urzędu. Uważam, że w finansach miasta są pewne rezerwy, które możemy uzyskać, są pewne wydatki, które możemy skreślić, ale przede wszystkim nie będę realizował inwestycji nakierowanych na wzrost kosztów funkcjonowania gminy, miasta Tarnowa. Bo to jest problem największy. Dlatego to nie jest operacja prosta, nie da się w kilkadziesiąt sekund całej tej operacji omówić, ale na pewno pierwszy, zasadniczy kierunek będzie taki, aby przeglądnąć wydatki rzeczowe, bo one najmniej bolą, szczególnie te, na które możemy poczekać. Nie musimy tego robić tu i teraz. Ale przecież jeszcze po stronie dochodów można wykonywać różne zabiegi o pozyskiwanie środków i przede wszystkim zakładam realizację inwestycji, które mają 100% finansowanie w bardzo postaci dotacji. Bardzo dziękujemy, czas minął. I jako czwarty pytanie kontrkandydatowi zadaje pan Henryk Łabędź. Do kogo to będzie pytanie? Czy zaniedbany tutaj jest pan Jakub Kwaśny, więc chciałbym zadać pytanie, bo nie ukrywam tego,
że trochę właściwie, ale żartobliwie, to każdy mi zadaje pytanie, jak jest Zjednoczonej Prawicy, będę rozmawiał z ministrami, którzy są z innej opcji. Więc ja chciałbym zadać pytanie, jakie pan Jakub Kwaśny daje gwarancję, będąc w koalicji rządzącej od 30 lat tym miastem liberalnej koalicji Platformy Obywatelskiej, jeżeli jest zarejestrowany przez partię polityczną, jaką jest Koalicja Obywatelska, wspierany przez dwie partie polityczne, czy będzie mówił jako człowiek, który może coś realizować, czy po prostu będzie zakładnikiem tych dwóch partii, trzech partii? Chciałem tylko wskazać mojemu kontrkandydatowi, że ja mam 38 lat, więc trudno byłoby mi przez 30 lat uczestniczyć w koalicji rządzącej tym miastem, więc to trochę... Ale pięć tak. Pragnę zauważyć, drodzy Państwo, że jestem istotnie kandydatem popieranym przez ich koalicję 15 października, koalicję obywatelską, trzecią drogę, czyli PSL i Polskę 2.50, nową lewicę. Wywodzę się z komitetu Nasze Miasto Tarnów, które to komitet jest obywatelskim komitetem bezpartyjnym, ponadpartyjnym, wywodzącym się z członków Rad Osiedli, społeczników, aktywistów i będę prezydentem wszystkich tarnowian. Jestem również bezpartyjny, ale to poparcie formacji politycznych pomoże uzyskać znacznie więcej dla takiego tak zwanego lobbingu dla Tarnowa w Warszawie, czy w Krakowie, czy u przyszłego marszałka, czy u wojewody. I takie rzeczy bardzo będziemy dziękujemy. Realizować. Bardzo dziękujemy. Czas się skończył. Na to, kto będzie skończyła się również, proszę Państwa, nasza debata. Trzy rundy za nami. Wszystkie serie pytań odczytane i odpowiedziane. Bardzo za to dziękujemy. Proszę Państwa, w najbliższą niedzielę już, 7 kwietnia, tarnowianie wybiorą prezydenta Tarnowa spośród czterech kandydatów, wszystkich obecnych u nas dzisiaj w studiu. Ta debata była po to, żeby pomóc Państwu podjąć właściwą decyzję i mam nadzieję, że właśnie tak się Państwu przysłużyła. Bardzo dziękuję. Twoim medium informacyjnym, tygodnik TEMI i telewizji internetowej Tarnowska TV, czyli organizatorom dzisiejszej debaty za to, że mogliśmy ją przeprowadzić. Dziękuję panom raz jeszcze za to, że przybyliście, że skorzystaliście z zaproszenia. Naszym drogim widzom za to, że byli z nami. No i cóż, zachęcamy do odsłuchania zapisu tego spotkania. Będzie dostępny aż w czterech miejscach. Na stronach internetowych TEMI, na Facebooku TEMI, na stronie internetowej Tarnowska TV oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Tarnowska TV. Widzom bardzo dziękujemy, że byli z nami. Z tego co wiem, widzów było sporo. Jaka to jest liczba, dokładnie sprawdzimy za moment. A Państwu, mieszkańcom Tarnowa, raz jeszcze jak najlepszych, trafnych wyborów. Dorota Kunc, do usłyszenia, do zobaczenia. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy, panie redaktorze.